kiedy pamięć RAM komputera ulegnie awarii, może powodować różne problemy. Jeśli Twój desktop Dell doświadcza problemu no-post, losowych błędów, niskiej wydajności lub BSOD, wykonaj poniższe czynności związane z diagnostyką pamięci RAM. Przeprowadź test używając wbudowanej diagnostyki Dell Support Assist. Włącz komputer i wciskaj pulsacyjnie klawisz F12, gdy pojawi się logo Dell. W ten sposób uzyskasz dostęp do menu startowego. Wybierz Diagnostics. Uruchomi to szybki test. Zanotuj wszystkie kody błędów i kody weryfikacyjne, które pojawią się po zakończeniu testu. W przypadku wykrycia problemu skontaktuj się ze wsparciem technicznym Dell poprzez media społecznościowe i podaj kody wraz z opisem problemu. Jeśli szybki test nie wykaże błędów pamięci, uruchom rozszerzony test pamięci. Kliknij na Advanced Test. Zaznacz opcję pamięci, a także Turbo Mode. Po zaznaczeniu tych dwóch opcji kliknij na Run Test, co uruchomi rozszerzony test pamięci, który potrwa nawet 40 minut. Pamiętaj, aby nie wyłączać komputera. Zanotuj kody błędów i kody weryfikacyjne. W przypadku stwierdzenia problemu skontaktuj się z naszą pomocą techniczną. Jeśli po przeprowadzeniu testów nie zostaną znalezione błędy, przejdź do następnego kroku. Kliknij w kartę filmu, aby dowiedzieć się, jak użyć narzędzia MS-Config w celu przyspieszenia systemu. Przetestuj moduły RAM, wyjmując je i zamieniając miejscami. Jeśli masz pod ręką inny komputer, który używa tego samego typu pamięci, wyjmij wszystkie kości RAM z komputera, który ma problemy, i zainstaluj je w drugim komputerze, a następnie go włącz. Jeśli w drugim komputerze również wystąpią problemy, oznacza to, że moduły RAM są uszkodzone. Jeśli drugi komputer działa normalnie, może to być problem z płytą główną Twojego komputera. W tym przypadku skontaktuj się ze wsparciem technicznym Dell. Jeśli masz więcej niż jeden moduł RAM, przetestuj je pojedynczo. Pomoże to w identyfikacji uszkodzonego modułu. Jeśli nie masz drugiego komputera, wyjmij wszystkie moduły RAM, a następnie włóż każdy z nich po kolei do każdego slotu RAM i uruchom komputer. Jeśli wystąpią problemy, wówczas wiadomo, że konkretny moduł pamięci jest zły. Przetestuj w ten sposób wszystkie moduły. Kliknij w kartę filmu, aby uzyskać informacje na temat unikania wyładowań elektrostatycznych i sposobów ochrony sprzętu komputerowego przed ESD. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami poprzez podany kanał społecznościowy na Twitterze. Polub ten film i zasubskrybuj nasz kanał.